Cyryl Prochonow jest tancerzem. Od 8 lat mieszka w Radomiu. Prowadzi tu studio Inspektorat Tańca. Pochodzi z Nowej Kachowki, gdzie mieszka jego rodzina. Jego brat uczy się w Kijowie. W trakcie naszej rozmowy Rosjanie zajęli Nową Kachówkę. Weronika Hajdu-Wach w Polsce mieszka blisko 20 lat. Większość swojego życia pochodzi z Zakarpacia, regionu historycznego na obszarze zachodniej Ukrainy, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Mieszka w Radomiu. Olek Poliszczuk pochodzi z Kijowa, w Radomiu mieszka od 8 lat. Przyjechał do Polski, aby tu się uczyć. W Kijowie została cała jego rodzina. Ostatni raz widzieli się na początku nowego roku, kiedy Olek pojechał ich odwiedzić. W czasie, kiedy rozmawiamy, jego rodzina jest cała, zdrowa i bezpieczna. Tak naprawdę wojna na Ukrainie trwa 8 lat już, ponad. Zginęło ponad 15 tysięcy młodych ukraińskich żołnierzy. Ukraina cały czas była w zagrożeniu i inwazja ze strony Rosji mogłaby się odbyć tak naprawdę każdego dnia. Ukraina jest gotowa, tylko ja myślę i mi się wydaje, że nie była gotowa na to, że to się odbędzie tak punktowo i wszędzie, od razu. Najpierw do mnie mama się wydzwaniała, bo miała taki zwyczaj, jak wstaje rano, to mnie budzi, jak gdzieś potrzebowałem jechać. No dzisiaj rano właśnie musiałem wstawać, no i dzwoni do mnie, tak patrzę, 7:00. No tak sobie przymam tam na 9:00, którąś tak odrzucam, później się budzę właśnie tak przed 9:00. I widzę, że otwieram i widzę, że ona od 5:00 rano, od samego rana do mnie dzwoniła i się pyta i już pisze, że wojna, że odbierz. To jest straszne. Mój dzisiejszy dzień zaczął się od jakiegoś piekła, miliony wiadomości i telefonów z moją rodziną. Zbombardowano moje miasto, bazę wojskową, która się mieści blisko mojego miasta. Nowa Kachowka jest moim miastem, jest strategicznym miastem w Ukrainie, który ma kanał, który zabezpiecza wodę w Krym. Ten kanał jest zamknięty od 2014 roku. Elektrownię wodną. Z ostatniej rozmowy z mamą latają tam helikoptery i samoloty. I nie wiem, na ile to prawda, wjechały czołgi rosyjskie na teren Ukrainy. To jest 60 km od granicy z Krymem. No wiadomo, pierwsza myśl to panika, lekka histeria i bardzo silne emocje. No ale prawda jest taka, że pierwsze, co przyszło do głowy, to chęć informacji, co się dzieje od ludzi, nie z mediów, tylko to, co się dzieje realnie u ludzi, jak wygląda sytuacja w różnych częściach Ukrainy. Faktycznie mam rodzinę rozrzuconą po całej Ukrainie, znajomych, przyjaciół, więc starałam się skontaktować. Najtrudniejszy był moment, kiedy nie mogłam się dodzwonić. Ale no i oczywiste też wydaje się, że pewne kanały mogą być zablokowane ze względów potrzeb rządowych i tak dalej, więc uspokoiło mnie ta informacja w momencie, kiedy Facebook jednak gdzieś tam działa i dostałam informacji od ludzi, no to już wiedziałam, jak jest. Też trochę przeżyłam, bo mówię, jak z rana wstałem, no to ona mi mówi, żebym szedł do bankomatu, tam sobie, żebym wypłacił, że ona mnie zrzuci na wszelki wypadek. I najpierw nie ogarniałem, a jak później wyszedłem z domu, już się ubrałem, po prostu już wychodzę z domu i ręce już mam tak, już zaczynam po prostu płakać, taka lekka panika mnie łapie i od drogi właśnie od domu do bankomatu i z powrotem tam do pracy, no to miałem takie załamania, po prostu płakałem, nie wiedziałem, co muszę robić. Kilometrowe kolejki do stacji benzynowej, wprowadzone limity do wypłaty z bankomatów gotówki. Oczywiście też są kolejki, ludzie, niektórzy spanikowali. Od razu w sklepach zrobiły się mega kolejki, niektóre sklepy po prostu stoją już puste. Ludzie próbują kupić najważniejsze rzeczy, które się przydadzą. Ale tak naprawdę podejrzewam, że nie wiedzą, co robić. Moja mama powiedziała, że patrzyła w okno i po prostu ludzie wychodzą na ulicę i stoją. Dużo ludzi patrzy w niebo i patrzy, jak latają te helikoptery rodzinami, z dziećmi, stoją, po prostu oglądają. Nie wiem, co robić, gdzie jest bezpiecznie. Nie wiedzą, stoją i nie wiedzą, gdzie po prostu mają iść. Jeżeli nie daj Boże z Ukrainą, co się stanie, Polska jest następna. Jakby to nie brzmiało, ale jest też w zagrożeniu jakimś. Ten imperium
trzeba rosyjski powstrzymać w jakikolwiek sposób. Jeżeli Polska, która ma głos, jest w stanie cokolwiek zrobić dla Ukrainy i żeby to powstrzymać, mi się wydaje, że ma użyć największe swoje siły głosu, które tylko może użyć. Chwilowo dysponuję czasem, więc też zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość, którzy mają czas. Może mamy na macierzyńskim, czy ktokolwiek, będzie na pewno potrzebna mobilizacja, organizacja pomocy, wsparcie. Mam nadzieję, że miasto tutaj zapewni też uchodźcom, przynajmniej częściową, dostęp do mieszkań, czy gdzieś, gdzie mogliby się zatrzymać, gdzie mogliby na starcie przeczekać ten trudny czas. Na pewno potrzebna będzie praca. Napisałam, że jestem chętna pomocy. Moje ręce są gotowe, więc jeśli tylko będą potrzebować, to ja bardzo chętnie wesprę z moimi współobywatelami. Rozmawialiśmy, mam dostęp do dosyć szerokiego grona zamieszkujących w Radomiu i w ogóle w Polsce. Obcokrajowców, no zwłaszcza wschodniaków, także wszyscy do mnie piszą, telefon się urywa, wszyscy są gotowi pomagać, jak kto może. Także są też zbiórki. Bądźcie rozsądni, myślcie, czytajcie, dowiadujcie się, nie panikujmy, ale jeżeli wiecie, że ktoś wśród waszych znajomych potrzebuje pomocy, bo został bez środków do życia, bo nie ma kontaktu, postarajcie się, no nawet tym dobrym słowem zagadać. Czy może sąsiad zapytać, jak się czują, może nie chcą się napić kawy wspólnie albo herbaty. To zawsze coś pomoże, uspokoi. Przez kłótnie polityczne Ukraina się zrobiła, jaka się zrobiła i nie była w stanie, nie miała jednego głosu. Więc moim zdaniem, mimo różne polityczne poglądy, najważniejsze w tych czasach po prostu się złączyć i zrozumieć jaśnie, gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo. I oczywiście dobro zawsze wygrywa.